Kontestacja. Jedyne wolne radio w kraju. www.kontestacja.com. Dzisiaj kolejny filmik. Cieszę się z tego. Mamy 6 października 2013 roku, a w tym filmiku chciałem wam opowiedzieć o czymś, co mnie bardzo poruszyło. Wczoraj wieczorem rozeszło się jak błyskawica wieści czy linki z filmikiem, jak bytowska policja kontroluje. Nie, no kontroluje to może, żeby tam nie było żadnej kontroli. No zresztą zobaczycie zaraz, zaraz to pokażę. Jak bytowska policja traktuje normalną taką kontrolę drogową. Jak się podczas niej zachowuje. Będziecie zszokowani. Ja też byłem. Ja już właściwie nie potrafię tego nazwać jakimiś kulturalnymi słowami, bo ciężko. No ciężko nazwać zachowania jakieś barbarzyńskie, opisać w kulturalny sposób. Polska, 2013 rok, województwo pomorskie Bytów. No wydawałoby się kraj w Unii Europejskiej. Policja dobrze wyposażona, znaczy przynajmniej w nowe samochody. Jakieś tam nowe budynki, nowy sprzęt. I nic poza tym. A metody średniowieczne. Nie ma dyskusji, nie ma rozmowy, nie ma żadnego kulturalnego zachowania. Właściwie słychać w tle przekleństwa. Jestem naprawdę w szoku. Mówię to też dlatego, że ja też często jestem w Bytowie, czy jeżdżę przez Bytów. I powiem wam już, no trudno to traktować już jakby w jakiejś kategorii. No sami zresztą zobaczycie. Nie można tego, nie jestem w stanie tego opisać w jakiś sposób, który by nie budził kontrowersji. Ale na pewno powiem wam tak, no, co o tym myślę. No zupełna prowizorka. Policja zupełnie no, nie potrafiąca poradzić sobie z prostym zadaniem, tak? Z pisania człowieka, z kontrolowania z człowieka. Amatorstwo właściwie do kwadratu. Ten filmik mógłbym spokojnie nazwać. Właściwie się zastanawiam jeszcze nad jego tytułem, ale chyba go nazwę Niesłychanie Spokojny Człowiek 2. Bo Niesłychanie Spokojny Człowiek 1 już był. Jako miłośnik polskiego kina powiem wam, że fajnie zrobiony film, bardzo mi się podobał. To może być dwa. Dużo krótszy, dużo bardziej spontaniczny, ale jako człowiek, który też pracuje troszeczkę w branży, no gdzie ja pracuję właściwie zupełnie z osobami, gdzie często się kogoś kontroluje czy przeszukuje, to powiem wam, że nigdy nie widziałem tak spokojnej osoby. Przez 12 lat mojej pracy, jeszcze wcześniej jako, nie wiem, gdzieś tam, gdzie sport uprawiałem, czy stałem jako gdzieś ochroniarz, nie widziałem tak spokojnej osoby, jaką ta osoba była. Także naprawdę dał tym policjantom dużo czasu. No, właściwie to wyglądało tak, stoi spokojny człowiek, tak, a tu dwóch jakichś tam chłopaczków, czyli chłopaki, dziewczyna w niebieskich mundurkach sobie chodzi i tam próbuje, nie wiem, co mu tam zrobić, jakąś krzywdę. No facet zupełnie nie reagował. Powiem wam, gdyby taka kontrola zdarzyła się 90% z was, szczególnie mężczyzn, no to byłyby dwa przypadki, za które trzeba było płacić rentę. A ten facet naprawdę, no uważam, że Janko, zresztą napisałem do niego, poprosiłem o kontakt, zresztą zadzwonię też do policji w Bytowie, żeby to jakoś skomentowali. Powiedzieli, że tak, jest duże zapytanie, bo ten filmik w ciągu ostatniej godziny miał 3000 wyświetleń. Także mam nadzieję, że tą kompromitację obejrzy mnóstwo ludzi. I tak już na żarty to powiem, nie do Bytowa, no żeby już takie coś mnie nie spotkało. Zawsze będę brał takie akcesoria. Kask, no gdyby coś, nie wiem, chciał to zrobić mojej żonie, może one chcieli moje dzieci pobić, kto wie, może przyjdzie takie coś na myśl, ale wezmę też rękawice, żeby nie było oskarżony, że ja ich pobiłem po prostu, jak będą naruszali moje nietykalność osobistą, no to tak jak każdy z nas, każdy z was pewnie to musiałby się bronić, no, nie mamy opcji. I także niezbędne akcesoria, pamiętajcie, trójkąt, gaśnica i to, a jak macie dzieci i żonę, weźcie sobie, żeby ich po prostu nie pobito. I ważna jeszcze jest rzecz, maski gazowe. Maski gazowe w przypadku kontroli polskiej policji są bardzo ważne. No tak to właśnie wygląda teraz. Zaraz zresztą zobaczycie sami, jak jeszcze tego nie widzieliście. A na poważnie,
Znaczy, ja mam nadzieję oczywiście, że teraz ci ludzie już siedzą w kryminale i już dawno w policji nie pracują, a policja się za to wstydzi. Tak by było w normalnym kraju. Nie wiem, czy w Polsce no, jest to do zrobienia. Ja nawet czytam artykuł o tej sprawie i to w ogóle, jakbym czytał ten artykuł i widział to zdarzenie nagrane na, tutaj przez telefon, na live, na kamerze, to jakby nie te dwa zdarzenia. Także nie ma też na dziennikarstwo. Na jaki kraj taka policja, takie dziennikarstwo po prostu. Co tu jeszcze powiedzieć? No mam nadzieję, że z tym człowiekiem skontaktuję. Spytam się go dokładnie, jak to z jego strony wygląda. Spytam się policji, jak to dokładnie wyglądało od ich strony. Znaczy bardzo ważne jest właśnie personalia tych dwóch osób kontrolujących, tych dwóch funkcjonariuszy, bo ci ludzie pewnie funkcjonują gdzieś tam w społeczeństwie, funkcjonują w jakichś tam lokalnych społecznościach i oni powinni się tego wstydzić, powinni po prostu być napiętnowani za to, co robią. Nie można kontrolować w taki sposób, czy tam no, narusza się nietykalności człowieka, no, który, nie wiem, ma dzieci w samochodzie, wokół niego są świadkowie i oni po prostu na tego się nie przestraszyli, że są świadkowie, że są oni nagrywani, nawet to ich nie powstrzymało. Do tego stopnia czuli się bezkarni ci policjanci i to było zupełnie zuchwałe. Policja pewnie w Bytowie no, wstydzi się za to. Teraz pomyślcie sobie, jeżeli to ogląda tyle ludzi, i to pewnie też za granicą, interwencja polskiej policji. Ja widziałem interwencję no, w policji w wielu krajach, ale takiego teatru, takiego cyrku nie widziałem jeszcze nigdzie. Widziałem na przykład na Białorusi, widziałem na Ukrainie, tam policja bardzo sprawnie. Było w kantorze, na kantor było najście bandytów, to bardzo sprawnie rozładowała tę sytuację. Taki filmik nawet bym chyba nie zdążył włączyć kamery, jak już ci przestępcy leżeli na ziemi. Policjantów było dwóch, przestępców było czterech. I po prostu leżeli na ziemi i czekali na skucie. I błagali o litość. Są to litość. I tyle. No tak to wygląda w innych krajach. Akurat to może nie jest jakiś taki najlepszy przykład Ukraina, ale tak to wyglądało. Tak to wyglądało, jak byłem po prostu przypadkiem w kantorze. I trudno tu jeszcze cośkolwiek o tym wiedzieć. Nawet próbuję się śmiać, ale wiem, że to może spotkać każdego z nas. Będę sobie jechał z dziećmi, przyjdzie coś do głowy jakimś dwóm policjantom, żeby, nie wiem, zacząć się szarpać ze mną. Albo to właśnie i każdego z was. I teraz zobaczcie, no, co tu w tej sytuacji możemy zrobić. Możemy tylko po prostu, namawiam gorąco do tego, jako społeczeństwo powinniśmy reagować. Powinniśmy się sami uzdrowić od takich ludzi. Nie wiem, dzwońcie tam do Bytowa, pytajcie się, no, róbcie presję. Proszę was o to, dlatego że nie naprawimy tego kraju. Nie naprawimy tego kraju. Wiele rzeczy jeszcze nie funkcjonuje, to co zresztą ostatnio czytałem część takiej książki, właśnie Polskie Absurdy, to no, dramat jest. Jest po prostu dramat, idzie to w złym kierunku, ale społeczeństwo powinno się samo zacząć regulować, samo się naprawiać. Policja powinna się jak najszybciej pozbywać takich ludzi, ludzi niekompetentnych, ludzi nieprzygotowanych do tego zawodu, ludzi nierozumiejących w ogóle swojej roli tam na tej drodze, bo to ludzie, którzy kontrolowali prędkość tak na drodze, to oni w ogóle nie rozumieli swojej roli. Ich rolą nie było szarpanie się z kierowcami, ani gazowanie tych kierowców. Ich rolą było sprawdzenie dokumentów, jeżeli jechał za szybko, danie pouczenia, już w najgorszym wypadku mandatu, ale to już naprawdę musiało być niesamowite przekroczenie i tyle. I na tym powinno być koniec. Nie powinno mieć miejsca takie szarpanie się, wyzwiska. No, jeszcze raz podziwiam tego człowieka, bo człowiek no, naprawdę ich potraktował bardzo litościwie. Zlitował się nad nimi, no i też może się podlitujmy nad nimi, nie wiem, dzwoniąc ewentualnie do policji w Bytowie. Jeszcze wam może podam numer po prostu pod tym filmikiem, to sobie sami zadzwonicie. I szczególnie dziennikarzy, no naprawdę wypytajmy się o to dokładnie, bo to może spotkać każdego z nas, tak jak tego pana w tym Audi. Także nie zapominajmy Bytów, jeżeli macie żony, kobiety, dzieci, staruszków w samochodzie, załóżcie, bo mogą ich pobić. Lub dla was rękawice, nie będziecie oskarżeni od razu o pobicie i może nie będzie miało takich skutków. Wydajecie polecenie. Prywatne samochody polecenie wydajecie. Wydajecie polecenie. Poczekaj, poczekaj. Daj. Nie, nie. 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 Nie, nie.
skończ. Zaraz do pani coś, żeby podzielić się wytarzą. Podzielić się wytarzą. Nie płacz dziecko, chodź, co wy robicie przy dzieciach? Sami dzieciaki jesteście. Płacz na ziemię. Znowu na ziemię. Ja, no sami nic nie gorzą. Ja pierdolę, co się dzieje. Kładźcie na ziemię. Nie, ale co to? Powiedzcie, co wy od nas chcecie. Co wy chcecie od nas w ogóle? Nie. Powiedzcie. Ja tu nagrywam cały czas. Co to od nas chcecie? Pani, powiedz mi. Przecież to w ogóle jest bez sensu. Tutaj my nic nie zrobiliśmy. Daj tą rękę zapiąć. Boże, niech się dzieci cieszą. Mają po 20 lat i do policji weszli. Daj im to, Janusz, błagam cię. Przecież nie będziesz się z dziećmi bił. No. Daj im to rękę do tego. Janusz, weź, bo. Daniel, nagrywaj. Ja to nagrywam cały czas, bo to bez sensu tutaj jest. Co oni robią? Weź mi pan z tego samochodu. Ale dzieciaki, powiedzcie, o co tam chodzi? O co tam chodzi? Powiedzcie, o co wam chodzi? Nie, nie będziecie pryskać tutaj, zobaczcie, małe dzieci patrzą, no normalnie. A ja na twarz. Na twarz. No hej, no! A możecie strzelić do kogoś? Weź ten gaz, wyrzućka. Nie, nie będę się... Mam szarpać! Weź mnie połóż, kurwa! Ja się... Ja muszę się wyglądać. Połóż się. Co za ludzie! Ludzie święci! To co? Nie! Wie pani co? No weź. Nie wiecie, bo gazki używanie to jest zabronione. Wiecie o tym? Daniel, zadzwoń na policję, Ja nie mam pieniędzy na telefonie. Przynad policję za darmo. Pani jest sama matką i żoną? Tak? No do matki nie daleko, bo... I ona wyjdzie do nich, że jesteśmy gorsze. Ale dlaczego wy takie coś robicie komuś? Kurwa, przestańcie się śmiać, co wam chodzi do jasnej cholery? Uspokój się. Zadejść! Boże, co to jest za bandyci? Normalnie banda UFO. Mafianie! Nikolko, chodź! Ja mówię, banda UFO, normalnie... Kurwa, jak... Boże, jak za komuny, ty! Nie będzie się pan ruszył? Nie! To, że się pan nie rusza. Teraz powiedzcie, co zrobiliście! Za co nas tak traktujecie? No, no się też nie wiem. To, że się tam w lasy wjeżdżać? Ja nie krytą. Czyś w lasy wjeżdżać? Niech pan tu na mnie krytył. Tak, dalej musimy rozmawiać i idziemy do samochodu do was odcie. Nie idziemy do samochodu! Nie! Pana, tutaj! Ile pan zostać? Daję! Gdzie zostać? Tyle, ja odjeżdżam stąd. Parcie! Gdzie pan nie idzie? A co ja tego wam zrobiłam? Nie cię pan odróż. Za rękowę w prawo! Weź pani rzuci zielona. A wy macie mi coś do brania? Dzieciaki? No. Jedziemy za przełonego. Tak, okradł wszystko. No prawie, daj mi patrol szybko. Jedź do domu. Za rękowę w prawo. Chyba jedź do domu. Kontestacja. Jedyne wolne radio w kraju. www.kontestacja.com